Hejo, cześć, witajcie was w kolejnym odcinku z The Last of Us na PlayStation 4. Czekajcie, o, mikrofon jest dobrze. Więc tak, dzisiaj znalazłem moje inne słuchawki, więc wreszcie będę mógł dobrze wszystko słyszeć, a nie tylko na jedną słuchawkę. Więc zaczynajmy i kontynuujmy. Tak, miewaliśmy lepsze momenty, ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. Tutaj będzie ostra jazda, wam mogę powiedzieć. Chyba mikrofon nie jest za cicho, nie wiem. Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. Więc chyba będzie dobrze z mikrofonem. Jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Tak. Te słyszycie te psy? Jakieś kurwa filczury tutaj szczekują. Aha, zdecydowanie. Jak byście się spotkali? Long story short. Tak? Prawda, Joel? Co ty powiedziałeś? Ach, te dzieci. Jezus Maria. Pewnie jemu też. Chodzi mi o sama jak coś nie. Poszukajmy cię trochę. Oczywiście możecie sobie tutaj wiecie, przeczytać. To chyba nie był najlepszy pomysł. Chyba. No jest. Nas mnie sądzi. Dużo koksu. I have a gun. You loot, I shoot. We'll shoot to kill. Okay. Wiem. 5 lat, gdy wybuchła zaraza. Pamiętam, że mieszkałem w podobnej dzielnicy. Jakieś wspomnienia? Pamiętam imprezy z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. Strzelamy bez ostrzeżenia. Przyjazna okolica. Kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szabrowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Ja? Wszyscy barykadowali się w domach. A potem zaczęły kończyć się zapasy. Wtedy można było zobaczyć, do czego ludzie są zdolni. O, pieski! Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. O, tam są psy. Tak myślałem, gdzie te psy szczekają. O, nice. No dobra, do dzieła. Możemy się trochę ulepszyć. Okej. Okay. 275. Nice. Dlatego się eksploruje. O. Shotgun. A, weźmy sobie jeszcze jedną kaburę na pistolet. Weźmy.
Rewolwer jak mocno mam ulepszony. Dobra. No tak, dobra robota. No tak, ile my ammo do rewolweru mam. Damn, brother. Weźmy tutaj to, zamienimy na rewolwer. Dobra. Tylko sobie tak myślę, czy te psy nas zaatakują. O. Taka gruba plazma. Teraz plazma są cienkie i ten. A to była gruba plazma. Sam, proszę się, bo zostanie sam. Jokes. O, oh, nice. Okej. O, cholercia. Screen zrobiony. No, psów nie pokazuje mi na tym. Na nasłuchiwaniu. Ale ja tu przez chwilę widziałem. O, no właśnie. Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Chodź. A to wcześniej nie byłem, z pierwszym razem grałem, powiem wam. Znaczy, w wiosce byłem, ale nie byłem w tym domu. Tak to już jest. Znalazłaś coś? Dziękuję. Ulepszona broń białą. O, nice. Nice. Opłacało się. Naprawdę się opłacało. Nie pamiętam, czy tutaj w jakimś domu w ogóle będą na przykład klikacze albo coś. Chyba nie, nie wiem. A jeżeli trochę mikrofon dzisiaj jest dziwny, czy za głośny coś. Nie wiem, próbowałem go trochę jeszcze bardziej ustawić. I nie wiem, jak wyszło. Więc jak coś, przepraszam. O, tabletki. Tu jest ammo. Do rewolweru mamy full. Kaczmo za. Ktoś jeszcze jest głodny? Ja. Ej, zrobimy przerwę, jak dotrzemy do wieży radiowej. Taki, okej, nigga, fuck off. Co? O cholera. Kolejne ammo. Chyba pójdę i powiększę magazynek do rewolweru. Bo to może się okazać dobrą rzeczą. Ech, uciekły. Chyba dobrze. Ciekawe, czy mogę ulepszyć. Jeżeli mogę ulepszyć.
Tak, jeżeli mogę ulepszyć, to rewolwer magazynek. A, szkoda. A tak by się przydało. Przynajmniej bym mógł. O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Tak. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem. Murzynek miał rację. W dziwnych czasach, no tak. Teraz to normalka, jak się zombiaki próbują. Znaczy, to nie są zombiaki, no. Mutanty próbują cię zabić, nie? Kiedyś jakiś tylko typek, kurde, z samochodzie z lodami, to już było dziwne. O, potrzebna kombinacja. Albym chętnie poszukał tej kombinacji. A i poszukam. Opakowanie zapałek. No i mamy kombinację. O, ależ tutaj ten na górze sowali. Ja też mam pełno. Wcześniej tyle amunicji, patrzcie, wystrzeliliśmy wszystko, a nadal mamy pełno, nie? Takie trochę zdziwienie. Zobacz. Eli się ucieszy. Idziemy jeszcze lepszy brać? Byłoby dobrze. Hej, Sam. Ostrożnie. A pewnie to. Wiem, ludzie się wracą, sorki, ale... No patrzcie, ile znaleźliśmy. O, dodaj lunety do broni. Lepszym to trochę broń. Szybkość. A, dobra. Nieźle. Założyłeś lunetę. Co ona na serio powiedziała? Ale jaja. Nie wiem, czy za pierwszym razem grałem, nałożyłem lunetę. Chyba nie. Świetliki tu były. Na to wygląda. Rozjebali dom. Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. Czyli Tommy był świetlików. Znaczy był świetlikiem. Ciekawe, czemu odszedł. Wiecie się! Jebany snajper! Kurwa! Widzieliście skąd się? Z drugiego końca ulicy. No dobra. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Okay. Hej. Ostrożnie. Nie mogę go wziąć i... O, w pizdę. Nie, dobra. Nie, to był zły plan. Ej. Thank you.
Ale kogo, mnie? O kurde. Tak to jest. Crossover 3 controller. Już się straszyłem, o co chodzi. O mój Boże. Mózg mu wybuchł. Myśleli, że mnie załatwią. Przydało się szybkie leczenie ran. Najlepsze jest to, że tamci mieli odwracać uwagę. Braci chłopcy! Sergej? Czy ja mam się z wami bawić? Poszukaj tam na dole. Wiem, że tu jesteś. No ja też wiem, że tu jestem. Nie, przecież tylko nie ma. Ja? Nigdy. Wychylicie te swoje główki. Nice. A czy chodzi, że go zabiję mnie? Mi? A ty gdzie się wybierasz? Oho, oni tu byli akurat. A tak myślałem o tym. No. Ale to mnie tak nie zaboli jak ciebie. Braci chłopcy! Ile tych kurwa chłopców masz? Pedale jebane. Co
No ej. Braci, chłopcy! John, łoż tu jebany. Chcesz mi tu wbić? No nie sądzę. Gnoju ty, głupi ciulu. Widziałem go. Fuck. Tango is not down, tango is not down. Tango down, tango down, tango down. Tango down. Alpha, bravo. I see them. Run. Run. Tango down, tango down. On 12, on 12. I don't see them, I don't see them. I see them. This motherfucking dead, nigga. He's dead. I see another, I see another. Fuck. He's down. To oni, a z miasta. No. Śmieszne, że turyści zabijają waszych ludzi, nie? Bijamy was jak ptaki. Jak kaczki. Jak uchodźców. Jak żołnierzy ISIS. Uciekajcie. Dobra, trzeba czekać, aż on się wychyli. Aha. Good job! Good job, nigga. Ale to była jazda! Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest! Dzięki, Joel.
No problemu, biecz. Patrzcie na to. Może byście tu do mnie przyszli. Okej. Udało się. Musimy uciekać. Porząd się. Sam! Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Spadamy! O, w dupę. Jesteśmy w dupie. Cała wioska się tu zbiegła. Czy to miasteczko. Ile klikaczy, czy to głównie klikacze, nie? Nie, wszyscy what the fuck? Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. No. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa kawałki i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły. Opisz go. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie, Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Mój wujek planuje sobie Harley'a kupić, nie? Nie wiem czemu, ale myślę, że chyba jeden z nich jest ugryziony. Tak. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No, to dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? Mam grubą pipę. To czego się boisz? Klaunów. Pająków. Ciebie. Skorpiony nie są fajne. I nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Ty, wodę uspokój się, dobra? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są.
Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Super. A. Czyli piąteczka. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. Chuju ty. No właśnie. Rany. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Przez chwilę w syropie. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. Ja nagrywam, mówiłem ci. Jak chcesz, żeby zjadł z nami? No wyjdź, no! Ja nie chcę, Rajanek. No, co to jest? Cukierek dla ciebie. Dobrze, dziękuję. No, no proszę. No! Bierz go, nie! No, weź go! Jebać to! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. No, wejdź, wejdź. Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił sam. Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Czemu niby Henry, moja? Nie. No wyjdziecie! O Boże. O, jesień. Ja pierdziele, mogło być tak dobrze, nie? Hrabstwo Jackson. To znaczy, że jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. Ja pierdzie. Szkoda, że oboje zginęli. Będziemy trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do Tomiego. Chodź. Co takiego zaszło między wami? Co masz na myśli? No ty i Tomi. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tomi ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączył do świetlików. Tak. Twoja koleżanka, Marlin, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. I odpuścił sobie wznosłe Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twoje paszy. Ale pomoże nam? Nie było się przekonać. Czekajcie. Dam sobie radę bez jego pomocy. Eli się ucieszy. Chodźmy. Widzicie? Bo jego brat zginął, to on się...
Super Eli. Umiesz gwizdać. Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. Hydro co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem na ten temat. Dobra. Jak przejdziemy na drugą stronę? Wow. Ej, znaleźliśmy ammo do tego rewolweru z lunetą, a nawet go nie mamy, nie? Parkour. Czyli co, ja mam popłynąć? Znajdę coś. Czekaj. No, ona będzie musiała tam. Tu jest Tom. A, wypłyńmy i znowu utońmy. Teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. O. Może tam chcesz spłynąć? Fajnie by było. Ale w tym odcinku jeszcze do Tomiego nie przyjdziemy, ludzie. To będzie w następnym odcinku. Za dużo motion by było jak na jeden odcinek. Dawaj, zakręć nim. Zakręć tą dupcią. Hej, uważaj jak będziesz przechodził. Dobrze. Dobrze. Nieźli jesteś. Yeah. Crazy motherfucker. Wiem, ja też. Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. O, tam coś jest. Ognisko ktoś tu miał? Ktoś tu mieszkał? O. Co ja mam z nim zrobić? Co? Chcę o tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. Zapomnij o tym. Ale... Koniec tematu. Masz rację. Przepraszam. Chodźmy do niego. Dobra. Chodźmy do Tomiego. Jak to powiedział Joel? Widzisz ten skill, ten parkour, Eli? Ty nawet nie umiesz tak zajebiście parkurować jak ja. Więc tutaj skończymy, ludzie.
Więc to by na tyle w tym odcinku, że on się spodobał, jeżeli tak sobie w górę. Widzicie, linki w opisie. Mój Last Max, bardzo serdecznie.